tam, cebula zimująca. Producent już powoli kopie. Wsypały się troszeczkę komosy. W ostatnim czasie nie było dawanego żadnego herbicydu. Ale cebula jest dosyć ładna, jest wykopywana, ręcznie obcinana, bo tak sobie życzy odbiorca. Do obierania plon producent szacuje na około 30-35 ton z hektara. Myślę, że przy tej cenie, która w tym momencie funkcjonuje, jest to dość konkretna rzecz. Jedyne zalecenie, jakie może być, to jeszcze do momentu, kiedy nie będzie wykopana, trzymać dobrą wilgotność gleby, żeby ta cebula jeszcze cały czas podrastała, ponieważ mimo to, że szczypior jest załamany, to ona cały czas jeszcze rośnie. Szczypior jest cały czas żywy i cały czas ona ciągnie. Tutaj kawałkami jeszcze widać glebę wilgotną, ale no niestety przy tych temperaturach powyżej 30 stopni ona bardzo szybko przesycha.